Szanowni, bardzo się cieszę, że udało mi się namówić i że nasz gość znalazł dla nas dzisiaj czas, ponieważ moim i waszym gościem jest Jakub Matwiejew. Dzień dobry, Jakub. Cześć Marcin, witam wszystkich. Hej, dzień dobry. Hej. Ja się podwójnie cieszę, nawet może potrójnie cieszę, że znalazłeś czas na to nasze nagranie. Masz wiele tematów na głowie jako menadżer zarządzający zespołem sprzedażowym, jako człowiek ciągle się rozwijający, ale też jako współautor naszego dzieła, książki Jak sprzedawać ubezpieczenia. O, zakładki, notatki robisz, czyżby? Zaznaczyłem historie, które uważam za najbardziej ciekawe, z tego względu, że na poprzednim moim poście na socialach, w których opisywałem, że przeczytałem już tą książkę, obiecałem, że kolejny post będzie miał w sobie listę tych historii, które najbardziej przypadły mi do gustu, albo które zdecydowanie najbardziej polecam tym zabieganym, którzy nie mają czasu przeczytać wszystkich stu kilku, więc zacząłem je zaznaczać, tak. Pięknie, pięknie. No, konsekwentnie budujesz napięcie. Super, super, szacun. Jakub, ja na wstępie muszę Ci oficjalnie podziękować, że zdecydowałeś się dołączyć do tego projektu książkowego. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i że zdecydowałeś się podzielić tym swoim doświadczeniem. Zanim przejdziemy do tego, o czym troszkę powiemy, o czym piszesz w książce, i o tym, gdzie będzie można więcej tej twojej eksperckości otrzymać, posłuchać, to powinniśmy powiedzieć tym słuchaczom, tym widzom, którzy ciebie nie znają, troszkę dać kontekstu. Gdzie jesteś, na jakim jesteś jakby etapie, co ci spędza biznesowy sens powiek w tym momencie. To gdybyś mógł tak w paru zdaniach powiedzieć, na jakim etapie jesteś kariery w ubezpieczeniach i co jest dla ciebie w tej chwili ważne. Tak. Dzięki, bo ten kontekst uważam, że jest bardzo istotny. Tym bardziej, że na przykład książka umożliwiła mi poznanie wielu osób z branży, których do tej pory w ogóle nie miałem pojęcia o ich istnieniu. W związku z tym w drugą stronę na pewno jest wiele takich osób, które dopiero dowiedziały się o moim istnieniu, więc tak, to jest istotne. Ja współpracuję z firmą Finance. Jest to multiagencja o ogólnopolskim zasięgu. Współpracuję z jedną multiagencją, tą samą od lat 20,5 w tym momencie. I w tejże multiagencji pełnię funkcję, czy obejmuję stanowisko kierownika jednego z biur i jednocześnie oznacza to, że biuro, czyli zespół doradców, na ten moment liczący 60 i doradców, i menadżerów, i asystentów. No i ten zespół rozwijam, tak? Rozwijam umiejętności menedżerskie u osób, które zdecydowały się iść ścieżką menedżerską, czyli budować zespoły. Rozwijam umiejętności sprzedażowe, doradcze u osób, które mają przede wszystkim kontakt z klientem. No i szukam jakichś dalszych inspiracji, pozyskuję klientów, podobnie jak ty, pozyskuję lidy. Wielu rzeczy się uczę w tym momencie, właśnie po to, żeby ten zespół powiększać, żeby moi ludzie mogli iść właśnie tą moją ścieżką i jak najefektywniej też rozwijać się w tej branży i u nas w firmie. Świetnie. Jakub, myślę, Aha, że już. najważniejsza sprawa, przepraszam, bo ja to pomijam często. Jestem z Poznania. Okej. Pracuję w Poznaniu, nie pochodzę z Poznania, ale jestem w Poznaniu. To jest ta część Polski, w której można mnie najczęściej spotkać. Tak jak mówię, pomijam to bardzo często, nie wiem dlaczego. Tak, Poznań. Super. Jakub, ja od momentu, kiedy dawno, dawno temu się poznaliśmy, ja już czułem, że ja się mogę dużo od ciebie nauczyć i na pewno Dzięki. nasi słuchacze, widzowie już teraz, po tych paru minutach, już na pewno mogą jedną rzecz od ciebie wynieść czy też ukraść, to, że popatrz, jesteś na dosyć zaawansowanym etapie kariery ubezpieczeniowej. Jesteś tam, gdzie wielu na pewno chciałoby być, bo zarządzasz dużą grupą ludzi, dużym zespołem sprzedażowym, ale powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, że się cały czas uczysz i że cały czas jakby dostrzegam w tobie otwartość i głód wiedzy. I to jest super, bo to nie każdy jest jakby w takim mindsetzie. Także myślę, że już teraz nasi widzowie dużo zdobyli. Ale okej, okay, bo Ten ja tutaj. mindset,
nie jest czymś, co jest stałe. Mindset bardzo często zależy od tego, od jakiegoś doświadczenia albo od jakiejś sytuacji, która się przytrafia, tak? I w moim przypadku, na przykład pewnie 6-7 lat temu, bardziej byłem sfokusowany na poukładaniu takiego work-life balance niż na rozwoju zawodowym, tak? Od mniej więcej 3-4 lat jestem bardziej sfokusowany na tym rozwoju właśnie zawodowym i na tym, żeby faktycznie zgodnie z work-life balance rozwijać się też zawodowo. Jest to poparte wieloma przemyśleniami, no i generalnie obserwacjami innych też osób. Ja lubię też podpatrywać inne osoby, które są w różnych aspektach lepsze ode mnie. Tak jak ty przed chwilą wspomniałeś, że myślisz, że możesz się wiele ode mnie nauczyć, ja myślę, że też mogę się nauczyć wiele od ciebie i tak samo od wszystkich innych, między innymi tych współautorów naszego pięknego dzieła. Nie uważam siebie za osobę, która już jest na końcu ścieżki, tylko raczej za osobę, która gdzieś tam jest w trakcie i dąży do przodu po prostu. Pewnie, pewnie. Ale wiesz, teraz zostawiając te miękkie rzeczy, nazwijmy to, bo tak się poruszamy trochę nieświadomie zupełnie, bo nie mamy tutaj scenariusza przygotowanego, poruszamy się tak troszkę coachingowo-rozwojowo, to ja ci powiem, czemu ja kilkanaście miesięcy temu, jak podesłałeś mi swój tekst do książki, czemu ja napisałem, że to jest petarda, że ta książka będzie petarda, że ja już wiem, że ona będzie petarda. Ja wtedy byłem na takim etapie, że no myślę, że mieliśmy 40% książki, 50% jakoś tak, ale na przestrzeni kilku dni dosłownie wpadło kilka kolejnych tekstów i one mnie absolutnie utwierdziły, czego zdecydowanie ukoronowaniem był twój tekst i one mnie zdecydowanie utwierdziły w tym, że z propozycją uczestnictwa w tej książce uderzyłem do właściwych ludzi i że ci właściwi ludzie ewidentnie dowieźli. I właśnie twój tekst myślę, że był takim momentem, w którym stwierdziłem, że to jednak będzie świetna rzecz i bardzo potrzebna rzecz. No bo teraz znowu powtarzam się od wywiadu do wywiadu z kolejnymi twórcami, mówię to samo, że każda z tych historii daje inną wartość. Jedna mówi o tym, jak prowadzić social media, inna mówi, jak wystartować w małej miejscowości, jeszcze inna mówi o relacyjności, więc jest tak naprawdę bardzo szerokie, ale kompletne to spektrum. Natomiast, zgadzam się. Natomiast ty mnie ująłeś, jakkolwiek to by brzmiało, ty mnie ująłeś tym, no bo wiesz, ja mam tak trochę, mój dziadek był księgowym w Hucie Stalowa Wola, głównym księgowym, więc bardzo pilnował procesów, liczb, jakby krateczek i tak dalej, nie? I teraz byśmy powiedzieli, że Excela. I ty mnie ująłeś właśnie tym, że w swoim tekście bardzo jasno mówisz, że wynik sprzedażowy nie zależy od pojedynczych przypadków, a od opanowania procesów i ich powtarzania w regularny sposób. To jest super, to jest myślę, że coś, o czym mało kto mówi, nie? Bo a powiedz, to właśnie to opanowanie procesów, to jest coś, o czym ty mówisz swoim ludziom w swoich strukturach sprzedażowych? Tak, mówię o tym cały czas, to jest po pierwsze. Po drugie, od samego początku my tego procesu uczymy i odnoszę takie wrażenie poprzez poznawanie wielu osób innych od nas z branży, że wiele osób jest samoukami i tych procesów po prostu nikt ich nie nauczył. A sami też się nie nauczyli, bo po prostu coś im zaczęło wychodzić i się tego trzymają. W związku z tym myślę, że warto dawać tego typu wskazówki, żeby każdy mógł się zastanowić nad tym, jak faktycznie ta jego praca wygląda. Na czym dokładnie mu zależy w tej pracy, tak? Co on robi z tymi klientami, co klienci o nim wiedzą, jak on ma ofertę, jaką chce, żeby mieli jego klienci świadomość tej jego oferty, co wie o swoich klientach, gdzie te wszystkie informacje zapisuje, z jaką częstotliwością, jak wygląda przebieg jego spotkania z klientem, gdzie się odbywa to spotkanie, tak? Czy w biurze, czy w domu u klienta, czy jest zdalnie. No, świadomość tego, że to nie jest przypadek i żeby nie robić wszystkiego tylko i wyłącznie z brzucha na żywioł,
ale mieć jakiś ugruntowany fundament i wtedy do tego dołożyć po prostu takie swoje flow, tak? A nie w drugą stronę, bo to jest wtedy o wiele trudniejsze. A to powiedz, to takie, nazwijmy, nie wiem, no, to takie olśnienie odnośnie procesów i potrzeby właśnie takiego, takiej skrupulatności, to dostrzegłeś taką potrzebę w pracy agenta z czasem, czy jak to u ciebie się pojawiło? To się wywodzi z mojej historii pracy finance, z mojej historii pracy z klientem, bo ja nie byłem utalentowanym doradcą, a miałem świadomość, że ciężką pracą jestem w stanie po prostu zdobyć to doświadczenie. Ciężka praca oznacza ilość spotkań, wyciąganie z nich wniosków, no i pewnego rodzaju statystykę, tak, która wraz z wzrostem umiejętności po prostu zaczyna działać na moją korzyść. Tylko i wyłącznie z tego to wynikało, a z tego względu, że zwróciłem uwagę na to, że to u mnie działa, no to zacząłem tego uczyć właśnie też doradców, którzy dołączali do mojego zespołu. No i w tym momencie no, nadal to przekonanie w mojej głowie funkcjonuje, a im więcej widzę takich osób, które działają w chaosie, tym bardziej się utwierdzam w tym, że to jest właściwe podejście, tak? Tak. To ja ci powiem, bo ostatnio, bo mówimy o procesach, mówimy o dobrych nawykach, mówimy o zbieraniu ważnych informacji od klientów i umieszczeniu ich w programach typu CRM. Zdecydowanie tak. Tak, to powiem ci, że w ostatnich dniach miałem kilka takich rozmów, w ramach których powiedzmy, że albo konsultuję multiagenta, albo sprawdzamy, czy jest nam po drodze do takich konsultacji. I bardzo ciekawa jest rzecz taka, że jeszcze wiele osób nie postrzega w ogóle sprzedaży zdalnej, czyli takiej, gdzie nie muszę pojechać do klienta na miejsce. Bardzo wiele osób postrzega to jako coś takiego obcego, czy też zupełnie, wiesz, nierealnego, nie? Wydawać by się mogło, że mamy 2023 rok, jesteśmy chyba oficjalnie rok po pandemii, po zakończeniu pandemii. I Całe szczęście. Tak. I niby już nie ma takiej potrzeby, żeby tylko i wyłącznie online'owo się spotykać, ale mam wrażenie, że już część branży poszła już dalej i z Poznania obsługuje Zakopane, czy też szczecińskiego klienta, nie? Jak ty Tak. to na to zapatrujesz w tej chwili i z perspektywy właśnie menadżera zespołu i człowieka, który patrzy, że te lidy schodzą nie tylko z Poznania, ale że to już są polisy domykane w całej Polsce? Ja uważam, że kluczowa jest relacja z klientem i że relacja z klientem dużo łatwiej się nawiązuje w cztery oczy na żywo, a nie w cztery oczy tak, jak teraz rozmawiamy, czyli na Zoomie. Jeżeli chodzi o dopięcie jakiegoś deala, to można to zrobić zdalnie. A jeżeli chodzi o długofalową relację, no to warto, żeby ta relacja była zrównoważona, czy te kontakty były zrównoważone, trochę takich fizycznych, a trochę zdalnych. Oczywiście nawet lepiej byłoby z punktu widzenia relacji, gdyby one były same na żywo, a z drugiej strony z punktu widzenia logistyki i efektywności czasu, dopuszczam 50% zdalnych zdecydowanie, tak? I znowu, im węższa usługa z tym klientem, czyli zakres działań, które można z tym klientem wykonywać, zakres produktów w obszarach, w których klient współpracuje, tym ta zdalność jest dopuszczalna nawet do 100%, tak? Z kolei w naszym wydaniu, w momencie, gdy jest to usługa naprawdę szeroka, czyli ubezpieczenia różnego typu, inwestycje, kredyty, to nawet nie we wszystkich obszarach jest możliwość formalna nie spotykać się z klientem, tak? Bo w niektórych obszarach jest konieczność jednak podpisu tak zwanego mokrego. Więc wyobrażam sobie optymalnie taką usługę jako hybrydową, a nie tylko i wyłącznie zdalną, albo nie tylko i wyłącznie na żywo. Ciekawe, ciekawe. No to widzisz, jesteś takim dla mnie znowu często przy naszych spotkaniach głosem rozsądku, bo ja z tym moim zboczeniem online marketingowym bym oczywiście, wiesz, co się dzieje, generował lidy na przykład od lekarzy z całej Polski, pchał je do jednego człowieka, który czy to w Szczecinie, czy w Poznaniu je obsługuje. No i tak jak mówisz,
klient, lekarz sfiksowany na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza, jemu jest obojętne, czy on to zrobi online'owo, czy offline'owo. Nawet on woli online'owo, bo on jest zabiegany, nie ma czasu, czasami wypełnia lidy w środku nocy na dyżurze. Natomiast jest też głosem rozsądku znowu, bo faktycznie chyba najzdrowszą drogą jest poznać się offline'owo, normalnie, w trybie, że tak powiem, osobistym, na spotkaniu z klientem, a dopiąć formalności, jeżeli na to proces pozwala, online'owo, już bez jeżdżenia znowu i tak dalej, nie? Może być też w drugą stronę. Może być też w drugą stronę. Wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie na przykład jest osoba, która dystrybuuje te ubezpieczenia od utraty dochodu lekarzy na całą Polskę. Do części tych lekarzy jeździ na spotkania, żeby porozmawiać o ich ubezpieczeniach na życie. Jeździ osobiście po całej Polsce, żeby się spotkać i porozmawiać o ich emeryturze, czy inwestycjach, czy życiu. A jeżeli chodzi o kredyty, na przykład to deleguje tematy kredytowe poszczególnym kolegom z firmy, którzy są na miejscu u każdego lekarza w jego zasięgu, czyli niedaleko jego miejscowości, tak? W sensie nadal ma z tego jakieś profity, ale nie całość, bo się dzieli po prostu częścią prowizji z tymi, którzy tam na miejscu są i to obsłużą, tak? Pewnie. Więc tego typu, no ja jestem wyznawcą idei kompleksowości takiej do granic możliwości obsługi tego klienta. W związku z tym, no tak, ten proces po prostu optymalnie bym widział. Okej. To ja jeszcze mam inny cytat z Jakuba, z książki. Też taki, który mi się bardzo wrył w pamięć. I to jest właśnie, no wszystko ma praktyczne zastosowanie, bo ja też jako, jakkolwiek to nie zabrzmi, część branży ubezpieczeniowej, ja też z tej książki dużo wynoszę dla swojego poletka i swojego biznesu. Tutaj jest kolejny cytat właśnie z ciebie, Jakubie. Im większy wybór produktów i partnerów do współpracy, których rozwiązania można płacić klientom, tym większa swoboda przygotowania ich pod kątem rzeczywistych potrzeb klienta. I powiem ci, kolego, że tu się wstrzeliłeś idealnie w problem, z którym ja czasami się borykam. Mianowicie tym problemem jest to, że zgłasza się do mnie na przykład agent, który ma ofertę od tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego versus agent, który ma różne towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie. I teraz choćby ten pierwszy, wyłączny, był killerem sprzedażowym czy też relacyjnym, to niestety ten nasz model współpracy będzie dla mnie niekorzystny, ponieważ na 100 klientów, których ja mu podeślę, część będzie miała po prostu albo inne potrzeby, których to jego ubezpieczenie nie pokryje, albo powiem więcej, inne preferencje odnośnie marki towarzystwa ubezpieczeniowego, z czym się już wiele razy spotkałem. Chociażby. Tak, zdarza się, oczywiście. Wiesz, i teraz no, ja stoję przed takim wyzwaniem, bo co ja mam temu człowiekowi powiedzieć? Ja nie powiem mu, słuchaj, no sam sobie ograniczasz to poletko do obrobienia, więc już powoli nie wchodzę w takie współpracę. Natomiast ewidentnie na pozycji zwycięskiej bardziej albo bliżej do mety są ci, którzy mają większe portfolio produktowe, nie? Po prostu konwertują lepiej, jakkolwiek to brzydko by nie zabrzmiało, nie? Łatwiej sobie dopinają to, nie? Powiedz, skąd taka myśl właśnie? To też jest twoja obserwacja, że jak dajesz swoim ludziom w swoim zespole sprzedażowym większe portfolio tych produktów dostępnych, to oni po prostu więcej domykają? Jak to jest? Wiesz co, ta myśl przyszła od samego początku w zasadzie, no bo pracuję w multiagencji od startu swojej kariery zawodowej, ale nie byłem nigdy agentem wyłącznym. Tak na marginesie, to wydaje mi się, że niewiele jest osób, które z multiagenta zostały agentem wyłącznym, a dużo więcej jest osób, które z agenta wyłącznego zostały multiagentem. I ktoś, kto jest agentem wyłącznym, no tak do czasu w zasadzie się upiera, że to jest ten jedyna słuszna droga, albo że nie ma żadnych różnic, prawda? Do czasu. Aż w pewnym momencie faktycznie pozna inne produkty
albo coś go świeci, tak? W drugą stronę takie upieranie się w zasadzie nie funkcjonuje, tak? W zasadzie każdy, kto ma większy wybór, większe pole manewru u klienta, no to już wie, że klienta gdzieś odrzucą, no to można spróbować gdzieś indziej, prawda? To tak samo jeżeli chodzi o ubezpieczenia, jak i w przypadku kredytów, po prostu często trzeba próbować w różnych miejscach, żeby faktycznie ten klient skutecznie ten swój produkt był w stanie nabyć, tak? Tak. Abstrahując od różnic między produktami, tak? Bo nie ma najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego, tak samo jak nie ma najlepszego banku, który oferuje wszystko naj. No, każdy ma produkty średnie, bardzo dobre i słabe. No i po prostu też ten portfel fluktuuje, tak? Pewnie. Zmieniają się te produkty. Wiesz, ta ścieżka agenta wyłącznego, tak, taką mam refleksję, oczywiście to jest teoretyzowanie teraz, więc jakby śmiało możecie mnie pomidorami obrzucić, jeżeli coś przekręcam, ale wydaje mi się, że ta ścieżka agenta wyłącznego może być dobra dla tych, którzy są na początku kariery, którzy potrzebują dużo szkoleń produktowych, tak, i jakby no, potrzebują takiego mocnego startu chyba produktowego i takiego wsparcia albo mocnego prowadzenia za rękę. Ale to jest teoretyzowanie i tak sobie wyobrażam jakieś plusy. Ja główny aspekt upatruję w wsparciu finansowym dla agenta, okay. A nie w całej reszcie, tak? Korzyści z bycia agentem wyłącznym w tej początkowej fazie pracy ma w zasadzie tylko ten agent wyłączny, a nie jego klienci. No i tu bym postawił kropkę. Okej, okay. No cenna uwaga, o tym nie pomyślałem, że można by wybierając ten scenariusz albo ten scenariusz jeszcze się kierować dobrem klientów takim od strony dostępnych produktów. Ciekawe. Oj, chyba warto zawsze się kierować jednak tym dobrem klienta. Oczywiście, jasne. Przede wszystkim. Tak, tylko to była taka, wiesz, taki skrót myślowy, że będąc na początku kariery, ciężko jest wejść na taki poziom świadomości, będąc agentem, że to dobro klienta będzie wyznaczało, czy będę multiagentem, czy agentem wyłącznym, nie? To, Tak, to, tak, tak. to, to, tak. to wymagałoby chyba wielu, wielu przemyśleń, albo zaglądania na fajne grupy na Facebooku, albo słuchania fajnych podcastów, albo słuchania fajnych ludzi z finance z Poznania. Na przykład. My, Jakubie, na razie teraz rozmawialiśmy o książce, ale w której jesteś współautorem, za co jeszcze raz dziękuję, ale jest jeszcze jedna okazja wkrótce, żeby dostać dużo dobrej wiedzy merytorycznej od ciebie. I tutaj też bardzo się cieszę, że organizujemy tą konferencję i to spotkanie z autorami dla wszystkich w Poznaniu, więc cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Dzięki. Tytuł twojej prelekcji, Kompleksowy doradca przyszłości, zdradź trochę, uchyl rąbka tajemnicy, bo to jest bardzo kontrowersyjny, trochę tajemniczy tytuł. O czym planujesz powiedzieć? Im bardziej się zastanawiam, jak ubrać, w jaki sposób ubrać tą ostateczną wersję mojej prezentacji, tym bardziej uświadamiam się w tym, że to jest coś, co jest we mnie w środku, jakby takie oczywiste, tak? I no i ta idea kompleksowości to jest coś, o czym ja cały czas mówię i to w swoim zespole, i to też na zewnątrz. Więc no, wszystko na pewno obraca się wokół tego, żeby obsłużyć klienta w tylu płaszczyznach czy w tylu dziedzinach produktowych, ile można, tak? I to na pewno niekoniecznie zawsze osobiście. Paradoksalnie podbite to moje przekonanie zostało podczas kongresu agentów wyłącznych, czyli PSRDU, który się odbył w styczniu tego roku. Paradoksalnie, bo agent wyłączny, który tam występował, opowiadał o tym, jak on pracuje z klientami i opowiadał nie tylko i wyłącznie o tym, że on sam obsługuje ich we wszystkim, ale że otacza się różnymi tam pomocnikami, którzy to wszyscy się składają na tą właśnie kompleksową obsługę, tak? I ciekawe. Ja w tym momencie sobie tak zrealizowałem to gdzieś tam w głowie, że moi doradcy już tak robią, tak? Że niektórzy z nich mają asystenta od tego, asystenta od tamtego, współpracują z kimś, kto im pomaga w tej dziedzinie produktowej albo wyręcza ich w innej dziedzinie produktowej.
Więc de facto kluczowe jest pozyskanie klienta na usługę, która będzie jak najszersza i odpowiednie posiadanie w kręgu swoich wpływów osób, które są w stanie tą usługę zrealizować. Jeżeli to będą osoby, które są w jednym przedsiębiorstwie razem z tobą, no to też dużo łatwiej z perspektywy RODO czy rozliczeń, faktur i tak dalej, to po prostu dalej obsługiwać, tak? Także to jest, myślę, core taki właśnie tego mojego wystąpienia, bo kiedyś sam uważałem, że kompleksowym doradcą można być tylko i wyłącznie jednoosobowo, w sensie one man army, i takich doradców kształciłem, szkoliłem, bo ja sam w pewnym momencie robiłem i majątki, i życia, i inwestycje, i emerytury, i kredyty, i wszystko. A w tym momencie od jakichś kilkunastu miesięcy, czy może nawet kilku lat, dochodzę do wniosku, że jednak te kompetencje można oddać komuś, co do kogo mamy stuprocentowe zaufanie, że robi coś lepiej od nas i że dla klienta będzie to lepsze, jak ktoś inny wykona faktycznie dany proces, tak? Nie upieram się, że wszystko trzeba robić samemu. Między innymi dlatego, że mamy ustawowo narzucone dodatkowe jeszcze obowiązki typu właśnie APK, jakieś sprawy związane z MiFID-em. No, dużo jest tych formalności. W związku z tym można to podzielić, ale można wtedy też zrealizować tą usługę kompleksowo, nie tylko swoimi rękami, ale rękami swoich kolegów czy swojego zespołu, po to, żeby klient wszystko miał od ciebie czy od twojego zespołu, tak? Brzmi bardzo ciekawie. Znaczy powiem ci, że ja bardzo błędnie i w szkodzący dla ciebie sposób na pierwszy rzut oka tą twoją prelekcję sobie w głowie wsadziłem do szufladki, wiesz, narzędzi i tak dalej, nie? Natomiast tutaj znowu będziesz mówił o procesach i to jest bardzo ciekawe. No ja na pewno z dużymi wypiekami na twarzy będę czekał na tą prelekcję. Jak już ciebie tak słucham, to już wiem, że na pewno ja coś do swoich tych różnych światów Kowalika coś na pewno zaprzątę, jakąś inspirację. Także bardzo się cieszę i dziękuję jeszcze raz, że podjąłeś wyzwanie i że się zobaczymy 23 września w Poznaniu. Jakub. Akurat dopisywałem do swoich notatek kolejne przemyślenie, co chciałbym zawrzeć w tym przemówieniu. Także dziękuję ci bardzo, okay. Bo zainspirowało mnie to do tego, żeby jeszcze jeden aspekt poruszyć. Super. No dobrze, czyli co? My na pewno możemy w twoich social mediach wkrótce wypatrywać jakieś takie pigułki, czyli listy ciekawych historii, które wyniosłeś z książki, tak? Od innych tak, autorów. Tak, to jest też, tak. też super. I za co ci też bardzo dziękuję, bo tak naprawdę, nie oszukujmy się, jednym z moich celów jest promowanie fajnych ludzi i ich wiedzy, tak? Więc jeżeli tylko to możemy jeszcze szerzej robić, to tym lepiej. Dziękuję bardzo za twój czas. Zmieściliśmy się w pół godziny i myślę, że bardzo, bardzo merytorycznie i bardzo wartościowa rozmowa. Jakub Matwiejew był moim i waszym gościem. Dziękuję, Jakub. Dziękuję bardzo. Dzięki, Marcin. Pozdrawiam. Hej.